sieje między plony, jak widzicie, w uprawie zerowej. I tak się obawiałem, jak to kurczę będzie wyglądało. Ale tak, sieje groch i słonecznik. Aha, tu mamy ścieżkę, więc są jakieś tam kolejny. No to jest tak trochę niemiarodajnie. Przejdźmy sobie dalej. W sensie niemiarodajnie, bo mogą gdzieś tam być jakieś nasiona grochu, słonecznika. Wiadomo, że one w takim razie tam nie wejdą dobrze w glebę. Natomiast tutaj zobaczcie. No idę. Tu mamy jakąś połówkę grochu. Tu jest groszek, czyli nie wszędzie, wiadomo, tu jest w ogóle jakieś zagłębienie. Idealnie wejdzie, ale ogólnie wychodzi na to, że nasiona są dobrze rozmieszczone w glebie. Mam śrubokręt, tu idzie rowek. Zobaczcie, ile wilgoci. Teraz tak, myśmy znaleźli. Gdzie my tutaj znajdziemy sobie nasionka? I tu mamy dobre 4 cm. A nasionka ani widu, ani jest. To jest groszek. A dla grochu byłoby ok. A tu jest drugi. Gdzie słonecznik? Cholera wie. Dla grochu byłoby spoko. Jak jest za słonecznika? Teraz muszę poszukać, ale chyba słonecznik też trochę głębiej się sieje, nie? Tu jest. No na pewno. 4 cm, 5 może nawet. Ale sobie zweryfikuję. Tak to wygląda ogólnie. To jakby grabiami poczesał. Ale skoro jest zasiany w wilgotną glebę, to co tu więcej potrzeba? Chyba nic. Jestem w trakcie uprawiania pod rzepak, stanowisko po grochu, zgłęboszowane tak uczciwie. Najpierw się jeździliśmy głęboszem przed talerzówką, bez wcześniejszego talerzowania. No i niestety po grochu są takie kupy, więc najpierw postanowiliśmy stalerzować, następnie po talerzówce poszedł głębosz. I po głęboszu z Pawmed. Powiem wam, że wygląda to naprawdę dobrze. Na szczęście takich miejsc z tymi takimi, z tą dużą ilością resztek pożniwnych z pola, które ma 30 hektarów, jest jakieś 6, może 7 hektarów. Większość jest na szczęście. No bo najpierw mówię do taty, pojedź, zobaczymy jak to w ogóle będzie szło. No i tam mówi, idzie w miarę fajnie, uprawiał, ale mówi, że jednak te resztki pożniwne gdzieś tam się zapychają. Wiadomo, groch leży, nie wszędzie się go całego zbierze, więc to się gdzieś tam później pcha. I postanowiliśmy, że jednak przed głęboszem stalerzujemy i to był strzał w dziesiątkę. Jeżeli mi się uda, nie będzie jeszcze bardzo ciemno, to nagram wam też coś miejsca, gdzie właśnie najpierw przejechaliśmy talerzówką Rolmako, później poszedł głębosz. No to jest super, nie? Naprawdę jest super. Tego głębosza też dawaliśmy tak uczciwie, myślę, że na te 40 cm. No oczywiście ziemia jak to ziemia, w jednym miejscu szedł bez problemu, w innym miejscu niestety ciągnik miał ciężko, trzeba było troszeczkę wypłycić. No tak to jest, ziemia nie jest jednolita, tak to wygląda. Po głęboszu ogólnie też wygląda bardzo fajnie, ziemia się bardzo fajnie kruszy. Praktycznie jeden przejazd z Pawmedem i możemy siać, także spoko, no fajnie. Jutro będziemy siali, dlatego ja dzisiaj jeszcze wieczorem postanowiłem pouprawiać trochę. Tak to wygląda, zobaczcie, ogólnie powiem wam jeszcze taką jedną rzecz, że ten ciągnik naprawdę jest, kurde, niesamowity, nie? To jest po podkręceniu, powiedzmy, 150 koni po chipie i on targa 5 metrów kompaktor po głęboszu na dość pulchnym stanowisku.
gdzie myślę, że śmiało moglibyśmy tutaj celować z taką mocą 180 pewnie koni do takiej maszyny w takich warunkach. A on sobie naprawdę radzi, zobaczcie. Ja mu półbieg do góry, a on jedzie, nie? To nie jest tak, że on... Zobaczcie, jak on od dołu, kurde, zbiera się, ciągnie. I mamy 11,4, obroty 1800. Jedzie. Jedzie ponad 11 km na godzinę z 5-metrową maszyną. W takich warunkach, tu widać się trochę z lewej strony zapycha. Ja go spróbuję trochę unieść na tuzie. Może się troszeczkę odepcha, ale pewnie nie, zobaczymy. Troszkę się odepchało, więc go opuszczę. To jest tam minimalne, tak naprawdę, bo bał dalej pracuje. Ale zobaczcie, jak ten ciągnik sobie naprawdę wyśmienicie radzi. Tutaj walimy teraz pod górkę, tej górki nie widać, ale ona jest i on cały czas sobie radzi. Okej, spadła prędkość, obroty spadły na 1600, teraz nam spada, bo się zapycha z prawej strony. Widzicie? Tutaj. Wał pcha przed sobą. Spróbujemy do góry trochę podnieść. O, aż się przestaje kręcić. Zobaczymy, może się wyczyści. Ale on cały czas to pcha przed sobą, nie? Cały czas ten ciągnik to ciągnie, także... Naprawdę powiem wam, że to jest niezwykle udana konstrukcja. Te 6-6 serii 20 z kurde złoto. Tu mi brakuje tylko... Brakuje mi tutaj tylko... autopowera. I miękkiej osi i mamy ciągnik, kurde, niemal idealny, można by powiedzieć. Ciągnik niemal idealny. O. Trochę zawsze się tam na poprzeczniaku wyczyści, a później te poprzeczniaki będę musiał też porozciągać, bo zawsze trochę syfu tam się nazbiera, zobaczcie. D3. 11 z kawałkiem na godzinę. Są miejsca, gdzie udaje się jeździć na D4. Ale to są takie, powiedzmy, epizody. Teraz będzie z górki na dół za chwilę. No tam się zapycha jednak ta prawa strona, ta lewa strona. Zobaczymy. Zaraz, tutaj jest trochę więcej brył, więc mam nadzieję, że też się wyczyści. O kurde, D3. Zobaczcie, D4. Z górki, co prawda, ale patrzcie. 15 na godzinę, nie? Poezja. Powiem wam, że ten ciągnik to jest poezja po prostu. Coś pięknego. A mamy na nim 7,5 tysiąca godzin. Nie, tak, 7513 dokładnie. Spada, spada, spada. Damy mu D3. Maksymalnie redukuje do D2 i cały czas ciągnie. Także o petarda. No tu mamy takie miejsce, gdzie już wjechają Głębosz po talerzówce i w sumie zaraz wyjdę, wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, czekajcie, zwolnimy sobie. Cyk. Ogólnie to tak, bardzo dużo grochu, pomimo tego, że Głębosz, talerzówka to pozakrywała, to zobaczcie, ile tego grochu leży, ile to jest strat. Zobaczcie, tu jest przejazd. No to taka trochę może lżejsza też ziemia, ale w ogóle jak bardzo, bardzo fajnie pulchno jest, zobaczcie, po tym Głęboszu, po tej talerzówce, zobaczcie, jak nogi wpadają. No i tu mamy już przejechane, uprawione. No bajka, tylko do siewu, nie? To jest tylko do siewu. Tak jak mówiłem, 6-6, no petarda, ciągnik. Jak tu klamry wszystkie są, zobaczcie. A to jakoś tak w powietrzu idą, czemu? Tu się... A nie, tam jest uchwyt. Tak jakby się trochę rozgięło. Bo te idą głęboko. A te tylnie może dlatego, że tu się zapchało. I ten jest w powietrzu. Bo tu idą płycej, ale i tak idą w ziemi. No te idą zdecydowanie bardziej w ziemi. Bo tak jakby ta maszyna cała jest trochę bardziej naprzód. Na pewno ta talerzówka jest bardziej... Tu coś się skisiło.
Tak jakby się coś rozgięło, przegięło. Nie wiem. Po co ja wychodziłem? Kurna, teraz będę szukał, doszukiwał, o co jest nie tak. Tu widzę, że jest okej. Okay. Ale widzicie, ile pozapychanego? Tu jest okej. Okay. A tak na pierwszy rzut oka też wygląda, jak było okej. Okay. Kiedyś ojciec gdzieś tym uderzył i my to prostowaliśmy, bo właśnie ona była taka przegięta. W dupie. Nie będę tam teraz dociekał, bo po przejeździe wygląda to bardzo dobrze. Wręcz bym powiedział, że petarda. Idealne warunki byłyby do siewu. Fajnie wilgoci, dużo resztek na wierzchu, ale uprawione jest no pięknie. Będziemy siali tempem, a to jutro zobaczycie, myślę, że to w jeden film złożę. Jeszcze zobacz, jaka tu będzie odmiana, kurde, nie pamiętam. Jak populacja, to myślę, że 40, może 42-3 sztuki na metr, no bo jest wcześnie. Jak hybryda, to 35. Do tego został mi polidap i polifoska z zeszłego roku. I polidapu 150 kg myślę, że dam. Czyli mamy 46. Tak, dobrze mówię, 46 polidap i 23, to jest 69 fosforu plus 24 azotu. Ewentualnie 200 polifoski, no tam ten skład mamy 6, czekajcie, to jest 6 czy 7? Ja mam chyba 7 jeszcze, albo 6, 6, 20, 30 razy 2, no. Także mniej azotu, ale to jest stanowisko po grochu, więc tego azotu i tak jest opór. Tutaj, zobaczcie, tu jest pięknie, bardzo mało właśnie tych kup po grochu, bo było przejechane najpierw talerzówką. Zobaczcie, natomiast tutaj to jest to, co mówiłem, od tej strony było zacięte, uprawiane. I gdzieś z 30 hektarów 5 wygląda tak. Nie ma tragedii, ale wygląda to tak, jak wygląda. Czyli zdecydowanie gorzej. Tu to w ogóle taki forelny fragment pola, bo groch był stosunkowo wysoki, duży. No i dużo go leżało. A jak dużo go leżało, no to nie udało się całego zebrać. No i stąd wygląda to trochę jak Armagedon. Trochę też tutaj większej gliny, ale to też dlatego, że on mi się tutaj zapychało, więc to też ta maszyna wtedy nie uprawia tak, jak powinna. Mimo wszystko wydaje mi się, że i tak jest. Kurde, ten telefon też znowu te kolory zmienia. Co to jest za szmelc? Ale ten ciągnik się pięknie prezentuje, nie? A możecie sobie mówić, że się tam starym rzęchem podniecam, ale to jest naprawdę ciągnik. Ciągnik z werwą, ciągnik z jajem. O! Niejednego młodego by zawstydził jeszcze. Także dobra, biorę się za robotę dalej, bo mi całą nockę dzisiaj zejdzie pewnie. Ach, ten paliwożerny John Deere. No niestety, bak nie starczył na 30 hektarów. Nawet ciutko z ogonkiem, bo wiadomo, zawsze jakieś nakładki i tak dalej. I trzeba było przyjechać, zatankować. Zostało mi dosłownie może ze 3 hektary. Zobaczymy, ile jest baliu. 162 litry. Kurde, może i by mi starczyło. Może wystarczyło, a może nie. I to taki ryzyk fizyk. No więc wolałem przyjechać zatankować. Tak łudziłem się, że może, kurde, wystarczy. No jo. To by było zbyt piękne. No i zaczynamy. W tym roku w ten sposób. Maciuś strzesieje kukurydzę, zasieje i rzepak. Siedzi, duma. I tak jest uprawione. Wiadomo, że gdzieś tam, gdzie jest mocna glina, to to gorzej wygląda. Ale ogólnie wygląda spoko. Ogólnie wygląda fajnie. Tam takie górki gliniaste trochę, z tamtej strony też trochę, ale ogólnie jest nic. Teraz mu nawóz powyciągam i niech sieje, a ja robię rząd. I tak jak mówiłem, znaczy mówiłem wczoraj, że pójdzie 150 kg, a idzie 100... jeden talerz się sobą kręcił, a dajemy 130 kg. Polidapu. Teraz przyjdzie, będzie patrzył.
jak to wyszło. Groszek leży. No i to mi się w Maćku podoba. Kurde, ustawianie, kombinowanie, żeby było jak najlepiej. Tak naprawdę już powinien damy mieć kawał zasiany, a on się ciągle bawi. Myślałem, że mu się coś tam popsuło, a on nie. Muszę ustawić i ustawia. No i to jest super. Prawdziwy Maciek Gajber z niego. Mam taki najgorszy fragment pola, gdzie jest najgorzej uprawione.